Jakie są według Słowa Bożego różne formy i stopnie karności? Oczywiste jest, że jest konieczne wykonywanie karności. Jej celem i usposobieniem zajmowaliśmy się w poprzednim odcinku. I to jest ważne, że cel i usposobienie mają być kierowane przez Ducha Świętego. Usposobienie, w jakim powinna być karność wykonywana, bezdyskusyjnie musi być kontrolowane przez Słowo Boże. Nie może to być ludzka karność spowodowana niedostosowaniem się do ludzkich religijnych zabobonów i przesądów. Ma to być Boża karność wynikająca z tego, że ktoś naruszył Boży porządek, a nie ludzki. I to jest bardzo ważne, żeby też rozumieć, co jest karnością. Karność sama w sobie, jak ona jest przedstawiona w Piśmie. Czytając Słowo Boże bez większego wysiłku, zauważymy, że istnieją różne formy i różne etapy karności, które powinny być stosowane w zgromadzeniu. Karność to pojęcie szerokie. W swoim szerokim znaczeniu obejmuje porządek i wychowawcze drogi Boga z tymi, którzy są w Jego domu. Może dotyczyć postępowania Boga względem jednostek, jak to widzimy w Hebrajczyków 12 rozdział. Ogólnie rzecz biorąc, termin ten oznacza zarządzanie i sprawowanie pieczy nad porządkiem w domu Bożym. Zawiera w sobie najprostsze i łagodne formy, w jakich może przejawiać się troska i zabieganie o ten porządek oraz o jego domowników, jak na przykład braterskie zainteresowanie czy porada oraz o wiele poważniejsza w swym charakterze publiczna nagana. Czasem może skończyć się koniecznym aktem wykluczenia kogoś ze zboru jako złego. Nie powinno się postrzegać karności wyłącznie jako wspólnie wykonywanego aktu całego zboru. To coś o wiele więcej, to znacznie więcej. Karność obejmuje pouczanie dusz, wskazywanie im prostych ścieżek wyznaczonych przez Słowo Boże, korektę obranego kursu, ćwiczenie w posłuszeństwie, uległości względem zwierzchności i autorytetu Słowa Bożego oraz wszelkie przejawy pasterskiej troski o poszczególnych wierzących. Większość przypadków karności w danym lokalnym zborze powinno mieć prywatny, pasterski charakter i być wykonywane zwłaszcza przez nadzorców starszych czuwających nad duchowym prowadzeniem zboru, nad duchowym powodzeniem tych, którzy w zborze są, czyli nad duchowym powodzeniem zboru. Sprawowanie skrupulatnej i uważnej opieki nad trzodą, karmienie jej, czuwanie, prowadzenie, korygowanie i napominanie w miłości to najważniejsza i najbardziej decydująca faza karności. Jej wierniejsze i częstsze praktykowanie niejednokrotnie zaoszczędziłoby z całą pewnością bólu i smutku wynikających z konieczności podejmowania ostrzejszych środków karności. Dlatego tak ważne jest, by nie omijać tych, wydawałoby się, banalnych etapów karności w zborze. To właśnie tu zaczyna się karność. Oczywiście jest oczywiste, że uchybienia, występki i grzechy, jakie są popełniane w domu Bożym, różnią się od siebie znacząco. Niektóre są znacznie poważniejsze od innych i wymagają zastosowania ostrzejszych środków karności, podczas gdy inne są łagodniejsze w swym charakterze i wymiarze. Dlatego też Słowo Boże daje nam do dyspozycji różne stopnie karności,
które ma uwzględnić zbór przy jej wykonywaniu. Każdy przypadek powinien być rozstrzygany z duchowym rozeznaniem, dzięki któremu jesteśmy w stanie rozpoznać, do jakiej kategorii należy. Po tym krótkim wstępie chciałbym przejść do poszczególnych form i etapów karności. Pierwsza forma karności to bezpośrednie zawrócenie ze złej drogi osoby znajdującej się w upadku. Mówi nam o tym list do Galacjan, 6 rozdział, 1 werset. Ten fragment ze Słowa Bożego przedstawia nam ogólną zasadę, że gdy ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, należy poprawiać taką osobę w duchu łagodności. Choć z pewnością werset ten można zastosować do każdej sytuacji dotyczącej zaistniałego grzechu, w której niezbędna jest duchowa odnowa, możemy zastosować go również do tego rodzaju przypadków, w których osobiste pouczanie i napominanie wierzącego jest zupełnie wystarczające i nie wymaga stosowania dalszych środków karności. Taka jej forma oznaczałaby w praktyce rzetelną pasterską troskę o dusze wierzących, o której już mieliśmy przywilej wcześniej myśleć i było to przedmiotem poprzednich odcinków. Słowo przetłumaczone tutaj jako upadek oznacza w oryginale tyle co zejście z właściwej drogi i w innych miejscach tłumaczone jest jako wykroczenie, przestępstwo lub grzech. Chodzi o słowo paraptomati. Paraptomati jest to słowo, które właśnie oznacza zejście z drogi i jest związane też z takim określeniem jak grzech w innych miejscach. Z kolei prolemptche, czyli wyraz przyłapany, oznacza dosłownie chwycić z wyprzedzeniem. Prolemptche. To jest tutaj pod palcem, jak widać, prolemptche. To jest tego typu jak najbardziej znaczenie, które możemy dosłownie oznaczać zaskoczony, pochwycony lub złapany przez grzech lub wykroczenie. Słowo poprawiajcie znaczy dosłownie sprowadzajcie na właściwy tor, gruntownie naprawiajcie. W języku medycznym używa się go w odniesieniu do nastawienia kości lub stawu, które wyskoczyły ze swojego miejsca. Bliższe przyjrzenie się znaczeniu użytych tu poszczególnych słów pomaga nam zrozumieć charakter przypadków, jakie ma na myśli tutaj Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia. Wiąże się z nimi trud miłości, jakiego należy się podjąć. Jasno widzimy również cel, do którego należy zmierzać. Ktoś został przyłapany na jakimś występku. Z braku czujności i trwania w zależności od Boga upadł. Taki stan wymaga z naszej strony łagodności i postępowania w duchu łaski. Osoba, której to dotyczy, musi osądzić zarówno niewłaściwy czyn, jak i źródło albo korzeń zła, którym może być niewłaściwa duchowa beztroska, zgubna pewność siebie czy zaniedbanie duchowego treningu, na przykład czytania Słowa Bożego lub modlitwy. Należy odwiedzić taką osobę, porozmawiać z nią życzliwie i z modlitwą w sercu zastosować odpowiednie słowo wobec błądzącego zgodnie z przykładem naszego Pana, jaki dał nam w Ewangelii Jana 13 rozdział przy obmywaniu nóg uczniom. Gdy naszym wyłącznym celem jest przywrócenie wierzącego na prostą ścieżkę do społeczności z Panem i gdy wykonujemy naszą powinność w duchu łagodności, jak poucza nas Słowo, w stałej świadomości naszej własnej słabości,
W większości przypadków zagwarantowane jest szczere wyznanie i duchowa odnowa duszy. Może się zdarzyć, że nie nastąpią one od razu i będą wymagały kilkakrotnej wizyty, kilkunastokrotnej wizyty i usilnej modlitwy. Jeżeli sprawa zostanie osądzona, można traktować ją jako załatwioną i nie ma potrzeby informowania o niej innych. Jeżeli wierzący nie chce się jednak podporządkować Słowu Bożemu i wyznać popełnionego zła, inne formy karności stają się wtedy niezbędne. Inna z kolei forma karności to jest ostrzeżenie oraz zdystansowanie się od osoby, która żyje nieporządnie, o czym wspomina nam pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 14. Tam czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 14. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych. Lub prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych. Jeśli ktoś nie podporządkowuje się regułom i biblijnemu porządkowi w zborze, lecz jest nieposłuszny Słowu Bożemu i trwa uparcie w swym sprzeciwie względem panującego porządku i dyscypliny, jest osobą niekarną i musi zostać ostrzeżony przez braci sprawujących opiekę nad wierzącymi i stojących na straży zdrowego biblijnego ładu. Osoba taka przejawia cielesne usposobienie i nie zdaje sobie sprawy z tego, do czego może doprowadzić ją jej niekarne postępowanie. W przeciwieństwie do niej możliwe konsekwencje klarownie widzą duchowi stróże zgromadzenia, odpowiedzialni za zwracanie uwagi i wystosowanie ostrzeżeń. Tak też postępują, by o ile to możliwe, uniknąć poważnych skutków, które może pociągnąć za sobą tak obrany samowolny kurs. Jako bracia w Chrystusie mamy być pełni dobroci. Mamy być napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju. I mamy być zdolni do pouczania jedni drugich, bo takie obowiązki na nas nakłada Rzymian 15, rozdział, werset 14. Duchowo usposobiony brat posiada bystry wzrok i duchowe rozeznanie, co pozwala mu jasno przewidzieć możliwe konsekwencje już na samym początku fałszywej drogi. Potrafi ostrzec przed nadchodzącymi kłopotami. Gdy wierzący nie postępują zgodnie ze zdrowym porządkiem Bożym, w zakresie odpowiedzialności takich braci leży ostrzeżenie niekarnej osoby, unaocznienie jej przykrych rezultatów obranej przez nią drogi oraz napomnienie, by zwróciła uwagę na to, że musi zawrócić na prostą ścieżkę posłuszeństwa w uległości wobec Słowa Bożego. Więc musi zawrócić na prostą drogę posłuszeństwa w uległości Biblii. Ostrzeżenia mogą podjąć się pojedynczy bracia lub ktoś w imieniu tych, którzy czuwają nad porządkiem w zborze. Oczywiście chodzi o to, żeby te pouczenia były zgodne ze Słowem Bożym, a nie jedynie na podstawie zabobonów i przesądów, które kierują się na podstawie tego, że w jakichś rodzinnych wyobrażeniach, ludzkich wyobrażeniach czy kulturowych wyobrażeniach ktoś nie jest dopasowany do tych światowych reguł, które dany wierzący, który chce napominać, wyznaje. Napomnienie ma to do siebie, że w jednej trzeciej przypadków, nie chodzi tu o matematyczne jedną trzecią, tylko chodzi o to, że w jednej trzeciej jest to napomnienie niesłuszne, w jednej trzeciej, kolejnej jednej trzeciej jest to napomnienie, które dotyczy sfery szarości związanych z tym, że jest wolność chrześcijańska i dlaczego wolność jednego brata ma być sądzona przez wolność drugiego brata, a tylko jedna trzecia napomnień jest uzasadniona ze Słowa Bożego. I to, nawet jeśli ona jest uzasadniona ze Słowa Bożego,
to nie znaczy, że powinna w ogóle być wystosowana, bo część tych uzasadnionych ze Słowa Bożego napomnień powinno zwyczajnie poczekać, dlatego że nie każdy rośnie w takim samym tempie. I nawet jeśli jest to uzasadnione napomnienie ze Słowa Bożego, to jeśli ono będzie przedwczesne, gdyż jest niedopasowane do rozwoju duchowego tego, kogo chcemy napomnieć, to może przynieść zerowy skutek, a możliwe, że nasze pośpieszne działanie może zadziałać szkodliwie na tą osobę. Nie prawda Słowa Bożego, którą chcemy przekazać w napomnieniu, ale nasz pośpiech, który jest grzechem, bo bycie cierpliwym jest cnotą chrześcijańską. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z tego typu przypadkami, to rezultaty należy polecać Bogu, prosząc Go serdecznie, by użył takiego napomnienia ku błogosławieństwu brata lub siostry, których ono dotyczy. Jeżeli ostrzeżenie nie przyniesie oczekiwanych skutków, należy podjąć kolejny krok. O nim możemy przeczytać w drugim liście do Tesaloniczan. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział, 16 werset. Należy zdystansować się od osoby postępującej nieporządnie i lekceważącej ostrzeżenia. W tym samym liście apostoł dodaje, a jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. Tak mówi 3 rozdział, 14 i 15 werset. Wierzący kroczący w nieposłuszeństwie względem Słowa Bożego żyje nieporządnie. Nie chodzi o nieposłuszeństwo wobec ludzkich różnych zabobonów i przesądów wyznawanych przez wierzących, nieuznawanie ich błędnych interpretacji wynikających z tego, że coś sobie dodali do Słowa Bożego i się przy tym upierają, ale chodzi o nieposłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Dlatego napomnienie musi zawsze bazować na tym, że jest przytoczone konkretne miejsce ze Słowa Bożego, które jest przez napominanego naruszone. Tak, żeby nie było wątpliwości, że mowa jest wyraźnie o tym, co Słowo Boże mówi, a nie brat, który odważa się napominać, mimo że nie ma do tego podstaw, tylko dlatego, że ma na przykład mniemanie wysokie o sobie i uważa, że jego własna błędna interpretacja jest ważniejsza niż interpretacja, która jest wyznawana przez napominanego. Należy napiętnować tego, kto jest nieposłuszny wobec Słowa Bożego. Należy napiętnować go jako niekarnego i stronić od niego, aby zauważył, że źle postępuje, aby się zawstydził. Wszelkiego rodzaju społeczność z nim, wspólne spędzanie czasu wolnego i tak dalej powinny zostać wstrzymane. Wierzący nie powinni witać się z nim, serdecznie podawać mu dłoni, nawet jeśli na razie nie został jeszcze odsunięty od społeczności przy stole pańskim. Jego postępowanie nie dostarcza jeszcze wystarczająco poważnego powodu, by oddalić go ze zboru jako złego. Ten
środek karności ma wyraźnie korekcyjny charakter i daje nadzieję na pokojowe zażegnanie sprawy. Celem jest złamanie samowoli niekarnej osoby i przywrócenie jej na ścieżkę posłuszeństwa do radosnej społeczności z Panem i zwierzącymi oraz zachowanie jej miejsca przy stole Pana. Takiego wierzącego nie należy traktować jak wroga, lecz raczej napominać jak brata. Jednakże jeśli przez pewien czas nie przyniesie to pożądanego efektu, osoba ta będzie trwała ślepo w swym uporze i nie zawróci ze złej drogi, przypadek taki będzie musiał zakończyć się wykluczeniem. W przypadku Tesaloniczan nieporządne życie, o którym pisał apostoł, przejawiało się bezczynnością i lenistwem. Byli tacy, którzy zamiast pracować, plotkowali i wtrącali się w cudze sprawy. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Na przykład to mówi 3:11. Prawdopodobnie żyli z pracy współwierzących, nie pracując na własne utrzymanie. Jakże wielu przedstawicieli kleru żeruje na naiwności wierzących. I to w wielu miejscach, które pretendują do tego, żeby określać je jako miejsca ewangelicznie wierzących, różnej maści, wynoszący się nad lud przedstawiciele kleru, są tu przykładem, z którym należy jak najszybciej zerwać. I próżnując, zajmowali się cudzymi sprawami i stali się plotkarzami i gadułami. I to jest bardzo szczególne, że dzisiaj przedstawiciele kleru przodują wśród tych, którzy zachwycają się różnego rodzaju teoriami spiskowymi, politykowaniem i innymi bredniami, zamiast wziąć się do uczciwej pracy i pracować na własne utrzymanie i własnej rodziny, nie żerując na pracy wierzących. Pierwszy list do Tymoteusza, 5:13, również ostrzega przed takim niebezpieczeństwem. O młodych wdowach apostoł pisze: oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Bezczynna osoba może szybko stać się narzędziem w ręku szatana. Z braku rozsądnych zadań zaczyna zajmować się sprawami innych osób. Roznosi wśród wierzących fałszywe pogłoski, sieje plotki, niepokój i zamęt. Niejednokrotnie zamieszanie i trudności w zborach powstały właśnie przez plotkowanie i obmowę. Osoby, które je roznoszą, żyją nieporządnie, mają zostać ostrzeżone i należy się od nich zdystansować, dopóki nie zmienią swojego postępowania. Istnieją także inne przypadki nieporządnego życia. Mogą świadczyć o nim utrzymywanie kontaktów czy odwiedzanie miejsc, w których obecność nie przystoi wierzącemu, a o których wiadomo, że są nie do pogodzenia z Ewangelią Chrystusową i Jego Świętym Słowem. List do Tesaloniczan przedstawia tutaj ogólną zasadę, która dotyczy wszystkich przypadków nieporządnego życia i poucza nas, jaką formę karności należy wtedy wówczas zastosować. Jest jeszcze jedna forma, publiczne napomnienie, o czym mówi nam pierwszy list do Tymoteusza, 5:20.
W pierwszym liście do Tymoteusza 5:20 apostoł Paweł poucza adresata listu: tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Znajdujemy tutaj ostrzejszą formę karności niż prywatne ostrzeżenie czy napomnienie, które właśnie wzięliśmy pod uwagę, rozważyliśmy. Ten werset: tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Ten werset odnosi się do tego rodzaju grzechów, w przypadku których konieczne jest publiczne napomnienie w zgromadzeniu. Fragment ten brzmi dosłownie: tych, którzy grzeszą, w znaczeniu obecnie trwają w grzechu, strofuj lub zawstydzaj wobec wszystkich. Taki grzech wywiera bezpośredni wpływ na publiczne świadectwo lokalnego zboru i publiczne napomnienie jest niezbędne, by oczyścić miejscowy zbór i uświadomić grzesznikowi jego winę. Może chodzić tu o przypadek osoby, która nie usłuchała osobistego napomnienia. Praktykowane zło osiągnęło takie rozmiary, że przestało być sprawą prywatnego ostrzeżenia. Dla całego zboru stało się jasne, że postępowanie winowajcy poważnie szkodzi miejscowemu świadectwu i że należy zastosować poważniejszy środek karności, by przywołać do porządku osobę czyniącą zło. Publiczne napomnienie zostaje udzielone takiej osobie w obecności całego zboru, by dotarła do niej powaga sytuacji, aby się zawstydziła i zawróciła ze złej drogi. Mogą to być również sytuacje, kiedy ktoś na przykład wda się w uliczną bójkę, jakiś skandal, czy uderzy publicznie żonę. Każdy z wymienionych czynów jest absolutnie przeciwny pouczeniom Słowa Bożego i może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Co odbyło się publicznie, musi zostać również publicznie skarcone. Oczywiście fakty muszą być potwierdzone i pewne na podstawie świadectwa dwóch lub trzech świadków niezależnych, niespokrewnionych ze sobą. Żaden akt karności nie może odbywać się na podstawie domniemań i niesprawdzonych doniesień lub świadków, którzy mają pozytywny lub negatywny konflikt interesów. W Piśmie Świętym znajdujemy przykład osoby napominanej publicznie w obecności wierzących. W liście do Galacjan, 2 rozdział 11 do 14 wersetu, Paweł zdaje relację z publicznego skarcenia Piotra przed wierzącymi w Antiochii. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Piotr, odsuwając się od wierzących z pogan w ten sposób i wzbraniając się przed spożyciem z nimi posiłku, porzucił wolność łaski, zwracając się do niewoli zakonu. Z tego powodu Paweł przeciwstawił mu się otwarcie, bo też okazał się winnym i powiedział do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem po pogańsku, żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Postępek Piotra przyczynił się do tego, że wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Była to poważna sytuacja i apostoł Paweł słusznie napomniał Piotra publicznie za jego niekonsekwencję. Czyniąc tak, nie tylko skorygował niewłaściwe postępowanie apostoła Piotra, lecz również zapobiegł rozprzestrzenianiu się złego wpływu wśród innych wierzących w Antiochii, którzy znajdowali się w niebezpieczeństwie.
odwrócenia się od czystej prawdy Ewangelii łaski Bożej. Kiedy ktoś jest publicznie napominany, powinno mu zostać jasno wskazane, że to, co powiedział lub uczynił, jest sprzeczne z nauką Pisma Świętego i musi to być bezsprzecznie wykazane przez jasne fragmenty Pisma Świętego. Winnemu należy publicznie pokazać ze Słowa Bożego i skorygować jego błąd przez mądre i umiejętne zastosowanie Słowa Bożego. Nauka Pisma Świętego rozświetli wówczas sumienia wszystkich obecnych i ustrzeże ich przed popełnieniem takiego samego błędu. Nie może być to oparte na pominanie na podstawie przesądów i zabobonów osobistych przyzwyczajeń tego, któremu coś nie pasuje, bo jest to niestety dosyć często spotykane zachowanie tych, którzy według cielesnego sposobu postępują, nie kierując się tym, że Słowo Boże zostało naruszone, tylko ich osobisty ludzki smak wynikający czy to z sympatii politycznych, kulturowych, czy jakichś innych związanych z tym, że przynależą do takiej lub innej grupy czy innego kółka wzajemnej adoracji. Napomnienie nie powinno być udzielane w porywie złości czy w przypływie gniewu. Takie coś od razu wyklucza możliwość napomnienia. Nie powinno w żadnym razie przejawiać ohydnego ducha własnej faryzejskiej sprawiedliwości. Powinno raczej odbywać się w atmosferze prawdziwego zasmucenia z powodu zaistniałej sytuacji i być wypowiedziane łagodnie w taki sposób, aby głęboko był odczuwalny jego uroczysty i poważny charakter. Tak, aby osoba, która dopuściła się przewinienia, została pobudzona do samoosądzenia, a serca słuchających były wypełnione bojaźnią, aby też inni się bali Słowa Bożego, aby inni się bali Boga. Co więcej, apostoł zaklinał Tymoteusza, by trzymał się tego bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo, bo tak mówi werset 21. Miał napominać każdego, kto na to zasłużył, bez względu na wiek, miejsce czy pozycję zajmowaną w zborze. Miał napominać nawet starszego. Nie ma dzisiaj wśród nas takich, którzy podobnie jak Tymoteusz otrzymaliby autorytet do takiego strofowania od samego apostoła. Posiadamy jednak słowa apostolskie zapisane w Piśmie Świętym i miejscowy zbór odpowiedzialny jest za postępowanie zgodnie z udzielonymi przez nie wskazaniami, bez stronniczości, bez ufania zabobonom czy przesądom. Najlepiej, jeśli uczyni to starszy, doświadczony brat o dobrej reputacji po skonsultowaniu się z odpowiedzialnymi braćmi w zborze. Co prawda, nieczęsto spotykamy się dzisiaj z takim sposobem wykonywania karności w zborach, ale jestem głęboko przekonany, że gdyby praktykowano go częściej i bez nadużyć, widziałbym i widzielibyśmy więcej bojaźni Bożej w sercach wierzących i ostrożności w praktycznym postępowaniu zamiast powszechnej beztroski i niedbalstwa. Prawdopodobnie rzadziej doświadczalibyśmy smutnych przypadków wyłączenia ze zboru, gdyż postępująca źle osoba zostałaby napomniana i zatrzymana na początku swej grzesznej ścieżki. Oby ta zdrowa forma karności nie była zaniedbywana w Kościele. Sięgajmy po nią, gdy zachodzi potrzeba. Przypomnijmy sobie słowa apostoła Pawła skierowane do Tytusa w kontekście tej właśnie fazy karności. To mów i tak napominaj
I tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy, o czym czytamy w Tytusa, 2 rozdział, 15 werset. Kolejna forma karności to jest jak postępować z heretykiem albo odszczepieńcem. Niestety, niektórzy ludzie podający się za wierzących, mających nawet długi staż w zborze, lubują się w opieraniu się na swoich zabobonach i przesądach, albo na sympatiach politycznych lub rodzinnych, albo na źle rozumianym patriotyzmie, gdzie jako ojczyznę traktuje się nie ojczyznę w niebie, ale tu jakąś ziemską posiadłość. I list do Tytusa, 3 rozdział, 10 i 11 werset podaje wyraźnie środek karności, jaki należy zastosować względem heretyka, albo, jeżeli możemy użyć innego słowa, odszczepieńca. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Greckie słowo heretyk oznacza wybór, uparty, zawzięty kierunek w postępowaniu lub myśleniu. Ktoś, kto obiera swój własny kurs myślenia i uparcie obstaje przy swoim, jest heretykiem lub sekciarzem. W samowoli przeforsowuje swoją własną opinię i domaga się bezwzględnego uznania głoszonej przez siebie nauki, tworząc wokół siebie sektę albo partię ze zwolenników popierających jego poglądy. Takie postępowanie grozi rozłamem w zborze. Sekciarz może reprezentować zdrową naukę co do fundamentalnych prawd wiary, a mimo to forsować wokół siebie stronnictwo na podstawie swoich sekciarskich poglądów i opinii. Herezja w powszechnym rozumieniu tego słowa kojarzy nam się z tym, co autorzy historii Kościoła rozumieją jako przeciwieństwo ortodoksyjnej, prawowitej wiary. Niemniej jednak dosłowne i pierwotne znaczenie słowa herezja to samowola. Gdziekolwiek widoczne jest jej działanie, tam też widoczne są tendencje do powstawania rozłamów albo sekt w zborze. Ten, kto wywołuje podziały, ma być raz i drugi napomniany. Takie postępowanie ma na celu uświadomienie mu powagi jego grzechu i ostrzeżenie przed poważnymi konsekwencjami. Jeżeli po dwukrotnym skarceniu jego wywołującego rozłamy zachowania nie usłucha ostrzeżenia, należy go unikać i zerwać z nim wszelkie relacje, odmawiając podporządkowania się napomnieniu, objawia swój prawdziwy stan. Jest przewrotny, odwrócił się od tego, co prawe i grzeszy. Przejawia duchową dumę i poczucie wyższości i w ten sposób potępia samego siebie. Jego niezdolność do trwania w społeczności z wierzącymi jest oczywista i należy odsunąć się od niego jako od osoby o sekciarskim usposobieniu. Przypuszczalnie osoba taka, kiedy zauważy, że nie jest w stanie przeforsować swej własnej woli i poglądów, opuści miejscowy zbór. Nie ma tutaj mowy, że należy wykluczyć ją ze zboru jako złego, bo też najczęściej nie ma takich podstaw. Być może jest tak dlatego, że list do Tytusa jest skierowany do indywidualnego adresata. Niemniej jednak należy spodziewać się, że gdy wywołujący podziały nie spotka się z posłuchem i gdy wierzący zdystansują się od niego, ostatecznie, jeżeli nadal będzie upierał się przy swoim, z własnej woli opuści zbór. Taka forma karności albo złamie jego samowolę, albo jeszcze wyraźniej ujawni jego prawdziwe usposobienie w przypadku, kiedy odejdzie ze zboru.
Jeśli by pozostał trwając w uporze, z pewnością powinna mu być udzielona publiczna nagana, powinno mu się odebrać głos w jakiejkolwiek publicznej aktywności w zgromadzeniu i nie utrzymywać z nim kontaktów towarzyskich. Taka sytuacja może zakończyć się wykluczeniem ze zboru jako złego według pierwszego listu do Koryntian 5:13. Napiętnowanie osoby wywołującej podziały i stronienie od niej. To jest bardzo ważny element karcenia wspomniany w Rzymian 16:17. Bardzo podobne do tych pouczeń dotyczących heretyka jest napomnienie z listu do Rzymian 16:17-18. A proszę was, bracia, abyście strzegli się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Powyższy fragment, ten z Rzymian i ten z Tytusa 3:10, opisuje nam motywy i cele osoby o sekciarskim usposobieniu. Taka osoba dąży do tego, by zgromadzić wokół siebie zwolenników, którzy popieraliby jej poglądy. Rezultat jest zwykle smutny. Wewnętrzny podział szybko prowadzi do zewnętrznego rozłamu. Niezadowoleni opuszczają zbór, aby kroczyć swą własną drogą. Ci, którzy odłączają się od swych braci i sióstr w wierze, by podążać za swoimi własnymi poglądami i formą nauki, są wywołującymi podziały i jako tacy powinni zostać napiętnowani i powinno się ich unikać. Pozostali wierzący powinni się od nich odwrócić. Taką siłę zawierają w sobie użyte w oryginale słowa unikajcie ich. Prawdopodobnie już za dni apostoła Pawła byli tacy, którzy wywoływali rozłamy. W swym liście apostoł ostrzegał wierzących w Rzymie, że gdyby pojawili się u nich, powinno się ich napiętnować i stronić od nich, gdyż ludzie tacy nie służą Panu Jezusowi Chrystusowi, lecz swojemu własnemu brzuchowi, swojej własnej korzyści, swojemu zyskowi i zwodzą prostych wierzących. Chrześcijanie są napominani, by odstąpić od nieprawości, ale wzbudzanie podziałów przez uparte przeforsowywanie swoich własnych poglądów i sposobu rozumienia słowa jest ewidentnie przeciwstawne nauce Słowa Bożego, które uczy nas wyraźnie, że mamy starać się zachować jedność ducha w spójni pokoju, o czym mówi nam list do Efezjan 4:3. Dlatego tylko wtedy, gdy nie da się utrzymać sprawiedliwości, prawdy i świętości na innej drodze, jak tylko przez odłączenie się od tych, którzy trwają w tym, co nieprawe, rozłam jest usprawiedliwiony. I tak przecież poucza nas o tym drugi list do Koryntian, 6 rozdział 14 do 18 wersetu, albo drugi Tymoteusza 2:19 do 22. Także mamy w zakresie karności nakazanie milczenia i odebranie prawa do zabierania głosu. Po nawiązanie do karności podlegającej na uciszeniu brata w zgromadzeniu, w zagadnieniu dotyczącym postępowania wobec heretyka, możemy teraz zająć się szerzej tą formą dyscypliny, o której wspomniane było troszkę wcześniej, krótko w przypadku odszczepieństwa. Nie znajdujemy w Biblii, co prawda, jak w poprzednich przypadkach, konkretnego fragmentu mówiącego o takim sposobie wykonywania karności, ale istnieją w piśmie zasady, które kierują nas ku takiej formie karności. Podczas gdy Pismo Święte wyraźnie naucza, że mamy dawać wolność duchowi, by użył kogo chce, aby był ustami zgromadzenia
do wypowiedzenia modlitwy, dziękczynienia czy głoszenia słowa. Jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 11 werset, to mówi ono także o odpowiedzialności, jaka spoczywa na usługujących, by postępowali w świętości oraz ku chwale i czci swego Pana. Cielesna, nie przynosząca pożytku służba, jak mówi nam list do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset, przypomina nam to w tych słowach, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Wolność ducha nie powinna być traktowana jako przyzwolenie na dawanie przystępu ciału, aby działało i wynosiło się w zgromadzeniu. Bez wątpienia nie powinniśmy przyzwalać na cielesną aktywność w Kościele Bożym, która nie odbywa się pod kierownictwem ducha i nie służy zbudowaniu. Osobie, która postępuje w ten sposób, należy zamknąć usta. Mamy służyć jedni drugim w miłości, a nie szukać okazji do chełpienia się i pokazywania swojej rzekomej wyższości. Widać to między innymi w takich zachowaniach, gdy ktoś opowiada o swoich dzieciach zza kazalnicy albo przedstawia swoje małżeństwo jako wzorzec, albo swoje osiągnięcia zawodowe prezentuje lub opowiada o swoich osobistych jakichś tam doświadczeniach. Jest to zupełnie nieużyteczne, cielesne chełpienie się i wywyższanie, okazywanie swojej pogardy dla słuchaczy. W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 3 werset, czytamy, że kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Werset 26 udziela dalszych wskazówek. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu, a werset 29 mówi, niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Mają, jak widać, sami siebie osądzać w świetle Słowa Bożego wypowiadanego z kazalnicy, zza kazalnicy. Także mamy pierwszy list Piotra 4,11, który poucza nas, jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże, jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Wersety te pokazują jasno, że ktokolwiek zabiera głos podczas wspólnych zejść miejscowego zboru, ma przemawiać jako kanał Bożego przekazu ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Ma być ustami samego Pana. Celem takiej służby jest utwierdzenie słuchających w wierze i oddanie chwały Bogu. Prorokowanie i mówienie jako wyrocznia Boża to coś znacznie więcej niż tylko przekazywanie prawdy w czysto intelektualny sposób. Jest to odbywające się w mocy Ducha Świętego przedstawienie sercom i sumieniom tej szczególnej prawdy, którą Bóg chce im przekazać w danym momencie. Zgodnie z pierwszym listem do Koryntian 14,29 zgromadzenie ma osądzać samo siebie w świetle przekazywanej treści i także ma osądzać tego, który mówi. I jeśli czyjaś służba stale pozbawiona jest wyraźnej mocy Ducha Świętego i nie służy zbudowaniu oraz błogosławieństwu słuchaczy, należy się nim zająć i pracować nad nim. Jeżeli nie będzie zauważalna żadna zmiana, konieczne stanie się zalecenie milczenia takiej osobie. Jeżeli ktoś nie posiada mocy od Boga, by w sposób zrozumiały i budujący przedstawiać myśli Słowa Bożego, z pewnością nie jest to jego wolą, nie jest to wolą Bożą, by upierał się taki człowiek przy publicznym usługiwaniu w Kościele. Wierzący nie powinni być nieustannie nękani nieprzynoszącą duchowego zysku cielesną służbą słowa. Miejscowy zbór odpowiedzialny jest za to, co głoszone jest podczas zejść
Dlatego jego obowiązkiem jest zmusić do milczenia tego, kto nieustannie głosi to, co nie jest zgodne z Pismem, co nie przynosi pożytku i chwały Bogu i nie jest z Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza: prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my, nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. O czym mówi pierwszy list do Tymoteusza, 1:3-4. Widzimy zatem, że niektórzy czynni w służbie głoszenia słowa zostali ostrzeżeni, że mają głosić zdrową naukę zgodną z prawdą, przynoszącą słuchaczom pożytek, a nie zajmować się kwestiami, które nie budują. Jeżeli trwaliby w uporze, nie dając się napomnieć i głosząc nadal uciążliwe, wątpliwe kazania, objawiliby samowolę i musieliby zostać skarceni i uciszeni. Taki sposób głoszenia może być początkiem zjawiska, które nieskorygowane na czas może przerodzić się w dążenia sekciarskie. Paweł pisał również do Tytusa o niekarnych, pustych gadułach, zwodzicielach, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani, którym trzeba zatkać usta, o czym mówi nam Tytusa 1:10-11. Choć słowa te odnosiły się zwłaszcza do ludzi spoza zborem, zasada ta sama jest sama i obowiązuje wszędzie. I ta zasada jest ta sama, taka sama na całym świecie. Niekarnym, pustym gadułom należy zamknąć usta, zwłaszcza zaś w Kościele Bożym. Pycha, próżna chwała, samowola mogą pobudzać kogoś do zabrania głosu, ale jeżeli w jego wypowiedziach nie przejawia się moc Boża i nie niosą one żadnego pożytku słuchającym, należy zastanowić się i zbadać, czy motywem przyświecającym przemawiającemu jest rzeczywiście chęć przyniesienia zbudowania świętym i chwały Bogu. Jeżeli staje się jasne, że u mówcy czynne jest raczej własne ja, opowiadanie o swoich firmie, o swoich dzieciach, o swojej żonie i tak dalej, o swoich interesach lub zmyślonych opowieści, teorii spiskowych, a nie działa Duch Święty, który mówi tak jak Słowo Boże, to taka osoba powinna być uciszona i wobec niej powinna być zastosowana w zgromadzeniu karność w postaci nakazu milczenia. Także mamy coś takiego jak ułomności, o czym mówi nam trzecia księga Mojżeszowa 21:16-23. Ta księga trzecia Mojżeszowa, nazywana kapłańską, odsłania nam biblijne zasady, które znajdują swoje duchowe zastosowanie w dzisiejszej służbie chrześcijańskich kapłanów w Kościele i rzucają światło na rozważany przez nas temat. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do Aarona tymi słowy. Nikt ułomny z Twojego potomstwa w ich przyszłych pokoleniach nie będzie przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował, a więc ani ślepy, ani chromy, ani ze zniekształconą twarzą, ani z przydługimi kończynami, ani mężczyzna, który ma złamaną nogę lub złamaną rękę, ani garbaty, ani karłowaty, ani z bielmem na oku, ani chory na świeżb, ani parszywy, ani z uszkodzonymi jądrami. Żaden z potomków Aarona, kapłana, który ma jakąś wadę, niech nie przystąpi, aby składać ofiary ogniowe Panu.
jest ułomny. Nie będzie więc przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu, lecz będzie spożywał pokarm swojego Boga zarówno z najświętszych, jak i ze świętych darów. Wszakże poza zasłonę nie będzie wchodził i do ołtarza nie będzie przystępował, gdyż jest ułomny. Niech więc nie bezcześci moich świętości, gdyż ja, Pan, je uświęcam. Kapłan z jakąkolwiek fizyczną ułomnością nie mógł korzystać w pełni z przysługującego zwykle kapłanom obowiązku czy przywileju. Choć wolno mu było jeść chleb swojego Boga, czyli korzystał z przywileju, nie miał jednak obowiązku wchodzić do świątyni lub zbliżać się do ołtarza, by złożyć ów chleb w ofierze. Był zwolniony ze świadczenia pracy kapłana, a miał wszystkie benefity. Nie mógł reprezentować ludu w swojej kapłańskiej służbie, bo nie miał takiego obowiązku. Był w pewnym sensie na rencie inwalidzkiej. Jeśli przeniesiemy te zasady na Kościół, zauważymy, że przewodzenie zgromadzonymi wierzącymi w modlitwie, uwielbieniu czy służbie jest swego rodzaju publiczną, przedstawicielską służbą kapłańską. W tym kontekście zasada z trzeciej Mojżeszowej, którą tutaj mieliśmy okazję przeczytać z Księgi Kapłańskiej, 21 rozdział, ma zastosowanie. I to jest dosyć ważne, żeby jeśli przeniesiemy te zasady na Kościół, zauważymy, że przewodzenie zgromadzonymi wierzącymi w modlitwie, uwielbieniu czy służbie jest swego rodzaju publiczną, przedstawicielską służbą kapłańską. W tym zakresie, w tym kontekście, w tym okręgu odpowiedzialności powyższa zasada ma nam do powiedzenia, że wierzący, który wykazuje pewne duchowe, niecielesne, duchowe ułomności, nie powinien przystępować do Boga w imieniu ludu lub odwrotnie mówić do ludu na zlecenie Boga. Czyli nie powinien być ani ustami zboru, gdy kieruje modlitwę do Boga, ani ustami Boga, gdy kieruje Słowo Boże do ludu z zakazalnicy. Choć może korzystać z przywileju zasiadania przy stole pańskim, nie posiada kwalifikacji uprawniających go czy zmuszających go do świadczenia pracy jako kapłan, uprawniających go do bycia ustami zgromadzenia, ani ustami bożymi. Nie będzie więc przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu. Fizyczne ułomności, o których mowa w fragmencie z trzeciej Mojżeszowej, Pisma Świętego, obrazują duchowe niedomagania spotykane dzisiaj wśród chrześcijańskiego kapłaństwa. Ten, kto jest ślepy, nie widzi. Brak mu duchowego rozeznania. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Tak mówi nam 2 Piotra 1:9. Zniekształcona twarz, czyli zniekształcony nos, jak możemy też przeczytać w niektórych przekładach, mówi o braku zdolności rozpoznania słodkiej woni ofiary, czyli o nieumiejętności rozpoznania wartości, jaką Chrystus przedstawia dla Boga. Karłowatość mówi o braku duchowego wzrostu. Kapłan chromy lub ze złamaną nogą przedstawia brata, którego praktyczne życie i postępowanie są słabe lub złe. Takiego, który podąża krzywymi ścieżkami, którego na przykład rodzina nie jest taka, jak mówi Słowo Boże, czyli jednomyślna żona wraz z posłusznymi dziećmi, które są nawrócone i nie stoją pod zarzutem. Tacy bracia nie są zdolni do wykonywania kapłańskiej służby w Kościele.
podczas zejść lokalnego zboru, jeżeli te ich ułomności są daleko posunięte. Niemniej jednak ułomni chrześcijańscy kapłani mają pewną przewagę nad chorymi kapłanami Starego Testamentu, podczas gdy tamci całe życie zmagali się ze swoimi ułomnościami i odcięci byli od przywilejów kapłańskiej służby, wierzący czasu łaski mogą wyzdrowieć ze swoich duchowych niedomagań. Karmienie się chlebem Boga usuwa wszelkie defekty. Pewien wierzący powiedział: nasz arcykapłan może wyleczyć wszelkie ułomności widoczne u członków jego kapłańskiej rodziny. Dlatego żaden wierzący nie musi być trwale pozbawiony możliwości wykonywania świętej służby w zgromadzeniu. Ślepy może odzyskać wzrok duchowy, chromy może zostać uleczony ze swego paraliżu i krzywego chodzenia, a karłowaci mogą zacząć rosnąć w Chrystusie, jeśli tego zapragną. Zatem nakaz milczenia podczas zgromadzeń nie musi być narzucony na stałe. Przyjrzyjmy się jeszcze przypadkowi kapłana, który jest chromy bądź ma złamaną nogę. Wierzący, który nie prowadzi godnego chrześcijańskiego życia lub kroczy zgodnie ze swoimi życzeniami, bo nie kroczy zgodnie z pouczeniami Słowa Bożego, wykazuje poważną ułomność. Jest chromym kapłanem, niezdolnym do służby. Jeśli brat usługujący w kościele dopuszcza się poważnych uchybień w swoim praktycznym, prywatnym życiu, jako chromy kapłan powinien milczeć podczas zejść, gdyż jego wypowiedzi pozbawione będą moralnego autorytetu. Jeśli Bóg nie jest uwielbiony przez czyjeś praktyczne życie, jakże miałby być uwielbiony przez jego duchową służbę, jeżeli chęć oddawania czci Bogu nie przyświeca komuś na co dzień, na wszystkich ścieżkach, którymi chodzi, jakże miałby towarzyszyć mu podczas sprawowania służby w kościele? Osoba taka nie kroczy w społeczności z Bogiem i nie może być używana przez ducha, aby Bóg przemawiał przez jego usta podczas zejść zboru. Jeśli notorycznie zabiera głos, wierzący miejscowego zboru powinni nałożyć na nią nakaz milczenia, aż skoryguje swoje postępowanie, odmieni sposób życia i pozyska zgodność ze Słowem Bożym, pozyska zaufanie Słowa Bożego w jego życiu. Księga Izajasza 52:11 zawiera poważne napomnienie dla wszystkich, którzy usługują w kościele. Jest to powiedziane wyraźnie: oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Zasada ta musi być praktykowana. Kapłani pańscy muszą mieć czyste serca, języki, ręce i stopy. Jeżeli tak nie jest, nie mogą sprawować służby w świątyni. W Starym Testamencie kapłani zawsze musieli obmywać swoje ręce i stopy przed wejściem do przybytku w celu podjęcia służby. Tak mówi nam 2 Mojżeszowa, 30 rozdział, 19 i 20 werset. Czynność ta symbolizuje potrzebę nieustannego oczyszczania się wodą Słowa Bożego. Także mamy tutaj kwestię osobistego grzechu. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 15 do 18 wersetu, sam Pan Jezus udzielił nam wskazówek co do właściwego postępowania w przypadku wierzącego, który zgrzeszył przeciwko swemu bratu w wierze. Przedstawił również środek karności, jaki należy zastosować, gdy wszystkie wysiłki podejmowane w celu pozyskania takiej osoby i zawrócenia jej ze złej drogi okażą się daremne. Zanim jednak zajmę się pouczeniami zawartymi w tym fragmencie, powinienem zwrócić waszą uwagę na słowa Pana poprzedzające te pouczenia. Właściwe usposobienie i moralne cechy to jest pierwsza rzecz.
18 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi o moralnych cechach i usposobieniu, jakie przystoją poddanym Królestwa Niebios. Najpierw stawia pośród uczniów małe dziecko jako przykład łagodności i pokory, ucząc ich, że prawdziwa wielkość polega na uniżeniu się niczym małe dziecię. Mówi im, jak wartościowi są dla niego najmniejsi spośród tych, którzy w niego wierzą i jak poważnym grzechem w jego oczach jest zgorszenie któregokolwiek z nich. Dalej ostrzega swych uczniów, by wystrzegali się wszystkiego, co mogłoby stanowić powód zgorszenia dla nich samych lub dla innych. Ostrze noża samoosądzenia powinno dotknąć wszystkiego, co jest przyczyną zgorszenia w nas samych. Po tych słowach Pan przedstawia ducha zbawiającej łaski, który cechował jego misję, jaką było przyjście na ziemię, by szukać i zbawić to, co zginęło. Na koniec mówi, jak cenny jest każdy z tych małych w oczach Ojca, który to Ojciec nie chce, aby ktokolwiek z nich zginął. Poprzez te pouczenia Pan pragnął wpoić swoim uczniom ducha pokory, uniżenia i zależności oraz czułej miłości i oczekiwania łaski Jego i Ojca. Następnie zastosował to wszystko do ich praktycznego zachowania względem siebie nawzajem. Mówił niejako, chcę, abyście stali się kanałami mojej łaski i miłości, zabiegając jak ja o błądzące dusze i starając się zawrócić je na właściwą ścieżkę. Względem własnych uchybień mieli być surowi, ale na słabości innych mieli brać wzgląd w duchu łaski, zabiegając o duchowe powodzenie swoich bliskich i swoich bliźnich. Taki jest związek wersetów mówiących o osobistym wykroczeniu z pozostałymi pouczeniami tego rozdziału. Mając na uwadze to istotne tło, możesz przystąpić do bliższego rozważenia wskazówek Pana Jezusa co do rozpatrywanej przez ten fragment kwestii. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Idź. Na samym początku muszę mieć pewność, że mój brat rzeczywiście zgrzeszył przeciwko mnie. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie. Nie chodzi o to, czy mi się tak wydaje. Czy go podejrzewam? Czy o to, że jeden słyszał, że drugi mówił i tak dalej. Lecz o ewidentnie zaistniałą sytuację, w której mój brat czy siostra w wierze wyrządzili mi zło. Muszę też wiedzieć na podstawie pisma, że jest to zło, a nie wynik tego, że ja jestem wyznawcą przesądów albo zabobonów niezgodnych ze Słowem Bożym, a brat zrobił dobrze według Słowa Bożego, a źle według mojego własnego samopoczucia czy kombinacji swojego grzesznego, mojego grzesznego ducha. Nie chodzi tu o przypadek, w którym dwie strony wyrządzają sobie też przykrość lub zgrzeszą przeciwko sobie, lecz o taki, w którym tylko jedna osoba zgrzeszyła wobec drugiej, czyli wzajemność wyklucza możliwość zastosowania tego fragmentu. Jeśli dwie osoby sobie nawzajem zrobią przykrość, to wtedy nie ma możliwości zastosowania tego fragmentu. Słowo oddane w polskim jako zgrzeszy oznacza w greckim przekroczyć linię, świadomie pogwałcić prawa innych,
przekroczyć granice przyzwoitości, krzywdząc innych, naruszyć prawo, normę czy obyczaj. I co wtedy ma być zrobione? Pierwszy krok. Idź. Idź. To jest ważne, że tu jest słowo idź. Idź, strofuj go sam na sam. Oto pierwszy krok, jaki zgodnie ze słowem Pana Jezusa ma wykonać osoba poszkodowana. Jako komentarz do tego chciałbym zacytować świetne słowa Williama Kelly'ego, który tak pisze na ten temat. Załóżmy, że twój brat wyrządził ci krzywdę, zranił cię tak, że ciężko ci to udźwignąć, na przykład źle, obelżywie i obraźliwie wyraził się o tobie lub zachował się wobec ciebie daleko nieuprzejmie. Odczuwasz to głęboko jako grzech przeciwko tobie. Twój brat uczynił to celowo. Jest to oczywiście poważny grzech. Nikt o tym nie wie, tylko ty i on. Co masz zrobić? Tutaj właśnie sprawdza się powyższa zasada. Gdy byłeś pogrążonym w moralnej ruinie, oddalonym od Boga grzesznikiem, jak potraktowano twój przypadek? Czy Bóg czekał, aż porzucisz swoje grzeszne życie? Nigdy byś tego nie zrobił. Nie. Bóg posłał swojego własnego syna, aby szukał i zbawił to, co zginęło. Aby szukał i zbawił cię. Taką jest zasada, którą powinieneś kierować się w swoim działaniu. Nie chodzi tylko o to, że Bóg tak postąpił. Ty należysz do Boga, jesteś Jego dzieckiem, twój brat skrzywdził cię. Udaj się do Niego i staraj się Go pozyskać. Jest to aktywność miłości, jaką Pan Jezus kładzie na serca i sumienia swoich uczniów. W mocy Bożej miłości mają zabiegać o ratunek tych, którzy zbłądzili i oddalili się od Boga. On jakby mówił do ciebie, nie chcę, abyś dał się zwieść ciału, które dotkliwie przyjmuje obrazę i nie zapomina jej szybko. Lecz chcę, byś działał w łasce, która zabiega o tych, którzy zgrzeszyli wobec Boga i starał się pozyskać twego brata, który zszedł na manowce. To ciężka prośba. Zdać ją bez trudności potrafi jedynie dusza, która zachowała świeże poczucie miłości Bożej i nieustannie myśli o tym, kim jest dla niej Bóg i co względem niej uczynił. Co Bóg odczuwa, gdy jego dziecko uczyni coś złego? Gorące pragnienie, by przywrócić je do porządku. Gdy serce dziecka Bożego przebywa blisko ojcowskiego serca i znaje, czyni jego wolę. Wie, że wyrządzono mu krzywdę, ale nie uważa tego za decydujące. Nie myśli o swojej krzywdzie, nie myśli o tym. Myśli raczej o tym, że jego brat potknął się i upadł w grzech. Żal mu go. Jego serdecznym pragnieniem jest przywrócenie osoby, która zeszła na manowce, na prostą ścieżkę. I to nie po to, by odzyskać swój honor, lecz aby przywrócić brata do radosnej społeczności z Panem. Osoba, która trwa przy sercu Ojca, nie może znieść tej myśli, że inni mieliby się dowiedzieć o wyrządzonym jej złu. Nie chodzi tu o przypadek grzechu wobec większej grupy ludzi, lecz o osobiste wykroczenie względem ciebie, o którym tylko ty, tylko wy dwaj wiecie. Pójdź więc do niego i przekonaj go o jego winie w cztery oczy. Niewątpliwie postępowanie to jest zupełnie obce i przeciwne ciału,
które chciałoby upokorzyć winowajcę, każąc mu załatwić sprawę lub, co gorsza, postąpić według znanej w świecie zasady odpłacenia pięknym za nadobne. Miłość chce wyrządzać jedynie dobro, nawet względem osoby, która przeszła samą siebie wyrządzonym tobie złu. Naturalnym postępowaniem dla naszego ciała byłoby z pewnością unikanie brata, który zgrzeszył przeciwko nam, nie wspominanie w jego obecności o jego winie, lecz rozpowiadanie o tym innym osobom. Ktoś mógłby nieco szlachetniejszym odruchu zamieść sprawę pod dywan, pozwalając, by porosła trawą, jak mówią przysłowia. Na pierwszy rzut oka zachowanie takie może mieć pozór szlachetności oraz łaski i wydawać się jak najbardziej słuszne, ale nie jest to Boży sposób postępowania, gdyż nie uwzględnia ważnego aspektu duchowego stanu mojego brata. Poza tym takie działanie niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo, jeśli nie udam się do mojego brata i nie załatwię sprawy, z dużym prawdopodobieństwem w moim sercu pozostanie uczucie, choćby ledwo odczuwalne, żalu do niego, które może dać o sobie znać w późniejszym czasie. Miłość nie może spocząć, jak długo wie, że sumienie i działanie i sumienie współwierzącego jest skażone i nie pozwala mu na zażywanie niezakłóconej społeczności z Panem. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu. Pan nie mówi: pójdź i wrzuć mu list do skrzynki, lecz idź, upomnij go. Wysłanie dobrego i wiernie odzwierciedlającego myśli listu może być w naszych oczach dobrym rozwiązaniem i może oszczędzić naszemu bratu uczucia zranionej dumy, ale nie osiągnie błogosławionego efektu duchowej odnowy, jak szczera rozmowa w cztery oczy, przeprowadzona w duchu autentycznej miłości. Wiele zamieszania i nieporozumień wywołała wśród ludu Bożego praktyka pisania listów, która zastąpiła wyraźne pouczenie Pana: idź, upomnij. Użyte w oryginale słowo elegzon w powszechnie używanych przez nas tłumaczeniach Biblii, oddane jako upomnieć albo strofować, oznacza zadawać pytania stronie przeciwnej albo wziąć w krzyżowy ogień pytań w celu przekonania lub sprostowania granic, ganić, przedstawić przekonywujący dowód, i w innych w wersjach jest przetłumaczone jako wskazać komuś jego winę. Nakaz zawarty w tym wersecie oznacza więc: idź i udowodnij, wykaż mu, że zbłądził i zgrzeszył. Oczywiście wykaż na podstawie Pisma Świętego. Sprawa ta ma odbywać się sam na sam, jednak powiedzmy sobie szczerze, czy omawianie takich przypadków w szerszym gronie niż wymienione niż w tym wersecie nie stało się aż nader popularne? Często przekręcone wieści podaje się z ust do ust, aż dotrą wreszcie tą okrężną drogą do uszu osoby, której dotyczą. Oczywistym rezultatem jest zrażenie, zamknięcie się i pogłębiające się zatwardzenie serca, które powoduje, że błądząca osoba brnie w zło,
i oddala się coraz bardziej od prostej ścieżki, zamiast zostać na nią sprowadzona. Nasze samolubstwo preferuje z całą pewnością opowiadanie naszych żali innym, którzy gotowi będą okazać nam współczucie, niż udanie się do brata, który wyrządził nam niesprawiedliwość, aby starać się go pozyskać. Nie jest to usposobienie Chrystusa ani posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jest to raczej inny przejaw tej samej cielesności, która ujawniła się w występku naszego brata. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Miłość zawsze ma na celu pozyskanie brata, nie zaś usprawiedliwienie siebie samego. Przed twym sercem stać powinien nie przestępca, a twój brat. Pan opowiadał uczniom o radości, jaka towarzyszy pasterzowi, gdy znajdzie zgubioną owcę. Przecież o tym jest 13 werset. Pokazując im, że pragnieniem jego serca było sprowadzenie z powrotem na właściwą drogę tych, którzy zbłądzili. To powinno być również naszym celem i naszą radością. Ktoś inny zauważył jednak słusznie. Pójście do kogoś w celu pozyskania go siłą rzeczy spowoduje głębokie ćwiczenie mojej własnej duszy. Jeżeli kierowany szczerą miłością jestem nastawiony na duchową odnowę mojego brata, do jakiej czujności i ostrożności zostanie pobudzone moje własne serce? Z jakąż powagą i żarliwością będę błagał za nim Boga? Gdy ptak ucieknie z klatki, każda szorstka ręka i głos spłoszą go jeszcze bardziej i każą odlecieć dalej. A ile uwagi, zręczności i starań trzeba poświęcić, by zwabić go z powrotem do klatki, miejsca jego schronienia, w którym otrzymuje stałe pożywienie. Jeżeli mam zamiar zrazić mego brata, nie muszę w ogóle się starać, ale jeśli mam go pozyskać, ileż łaski muszę okazać? Łaska ta musi być czynna u obu stron, to znaczy u mnie i u niego. George Cutting. Zwróć uwagę, że nie ma tu mowy o zadośćuczynieniu za wyrządzone ci zło. Pan nie mówi, że jeśli by usłuchał, wyrządzone ci zło zostanie odwrócone. Lecz, że pozyskałeś brata swego, bez wątpienia, jeżeli łaska była naprawdę czynna w jego sercu. Jednym z pierwszych owoców jego wyzdrowienia będzie szczere pragnienie, by wynagrodzić ci wyrządzoną przykrość czy szkodę. To nie myśl o tym powinna cię motywować, byś udał się do swojego brata. Pozostawiając swoje krzywdy Panu, masz szukać błogosławieństwa twojego brata. Jeśli pierwszy krok, który polega na pójściu do brata i próbie przekonania go o jego winie, zawiedzie, nie należy zaniechać starań, opierając się na założeniu, że brat, który zgrzeszył, nie zawróci już ze złej drogi, ze złej ścieżki. Istnieje poza tym możliwość, że osoba, która stara się go pozyskać, uczyni coś nie tak i zamknie jego serce. Dlatego Pan każe podjąć kolejne wysiłki w celu pozyskania błądzącego wierzącego. Należy uczynić ten drugi krok. Jeśli zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 16 werset. Jest to kolejny krok, który należy uczynić. Winny brat powinien zostać odwiedzony po raz drugi. Tym razem w towarzystwie jednego albo dwóch innych braci, którzy mają starać się przekonać go o jego winie. Z pewnością najlepiej byłoby, żeby pozwolił dojść do słowa zabiegającym o niego braciom, usłuchał i się podporządkował. Sprawa byłaby załatwiona i nie trzeba byłoby podejmować kolejnych poważnych kroków,
jeśli jednak nie będzie chciał słuchać i nie ulegnie prośbom i staraniom dwóch towarzyszących braci, przypadek stanie się poważniejszy i wymaga podjęcia kolejnego kroku. Sprawa przybiera poważny obrót. Nie chodzi już o to, co mówi jeden czy drugi, lecz o powagę faktu, że każde słowo zostaje potwierdzone przez dwóch lub trzech świadków. Kolejny krok, trzeci krok. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, mówi werset 17. Dwukrotne starania zawrócenia winnego brata ze złej drogi w osobistej rozmowie okazałyby się daremne. Wtedy, jeśli by się okazały daremne, sprawa musi zostać przedłożona zborowi. Miejscowy zbór musi przyjrzeć się przypadkowi i zająć stanowisko w tej sprawie. Zbór ostrzega i prosi. Jeżeli winny usłucha i upamięta się, to dobrze. Jego społeczność z panem i z bratem zostaje przywrócona, on sam zaś pojednany z bratem, przeciwko któremu zgrzeszył. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Jeżeli wzbrania się usłuchać zboru, granica starań o taką osobę zostaje przekroczona i nie da się już dla niej nic zrobić. Brat, przeciwko któremu zgrzeszył, powinien traktować go odtąd jak poganina i celnika, to znaczy ze względu na jego smutny stan i brak gotowości do pokuty nie powinien uważać go dłużej za chrześcijanina, ale tylko ten jeden konkretny brat. Nie jest tak, że zbór jest obowiązany tak go uważać. Człowiek, który w poprzednim wersecie był jeszcze nazywany bratem, jest odtąd postrzegany jako poganin i celnik. Jakże to poważne. Okazał zatwardziałość, upór i samowolę oraz ducha fałszywej sprawiedliwości. Być może miały one swój początek w nieznacznej sprawie, ale jego niezłamana duma i wina są tak poważne, że Bóg przyzwala na to, by uważano go za poganina i celnika. Przez to pokazuje nam, jak wielki ogień może rozniecić mała iskierka. Koniec tej sprawy może być taki, że również Kościół przekona się, że osoba ta nie przejawia w swoim postępowaniu żadnych chrześcijańskich cnót. Zwróć uwagę jednak, że Ewangelia Mateusza 18:17 nie wskazuje na żaden akt zboru. Nie wskazuje jeszcze na żaden akt zboru wymierzony przeciwko winowajcy. Jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jednego, dla ciebie jak poganin i celnik. Chociaż zbór nie wydał jeszcze ostatecznego wyroku, wierzący, przeciwko któremu człowiek ten zgrzeszył, ma spoglądać na niego jako na poganina i celnika. Także mamy krok, można by go nazwać krokiem czwartym. Teraz Pan przechodzi do kwestii wiązania i rozwiązywania przez zbór, składający się choćby z dwóch lub trzech osób zgromadzonych do jego imienia. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Ponieważ sam Pan przebywa pośród zgromadzonego zboru, jest On odpowiedzialny za to, by oczyścić się ze zła. Otrzymał pełnomocnictwo, by związywać i rozwiązywać grzechy w autorytecie prawomocnej władzy wykonywanej na ziemi.
Grzech osoby nie okazującej gotowości do pokuty zostaje przywiązany do niej, ona sama zaś zostaje wyłączona ze zboru jako zła i niegodziwa. Taki akt, jeżeli dokonuje się w bojaźni pańskiej, w jego imieniu i zgodnie z jego słowem, zostaje związany również i w niebie. Bóg dokonuje jego ratyfikacji. Miejscowy zbór otrzymał również moc i autorytet, aby rozwiązać grzechy na ziemi, na drodze tego samego pełnomocnictwa. W powiązaniu z tym Pan mówi w następnym wersecie o mocy zgodnej jednomyślnej modlitwy. Po tę moc miejscowy zbór powinien sięgać w celu duchowej odnowy osoby, która została wykluczona spośród nich, pamiętając, że celem wszelkiej karności powinno być zawrócenie błądzącej osoby ze złej drogi. Jeśli taka osoba okaże pokutę i zawróci do Pana, zbór rozwiąże przywiązany do niej grzech i przyjmie go na powrót do swej społeczności. Także mamy kwestię usunięcia osoby złej. Tak, tym chciałbym się zająć przy następnej okazji.